No to wsiadamy w Fiata i jedziemy. Zapraszam. Ja w ogóle nie rozumiem, bo nie słychać żadnego szumu silnika. Coś jest nie tak. Tak, dokładnie. Nic nie będziemy słyszeć. To już tak pozostanie. Autko jest całkowicie ciche. Chociaż można włączyć też dźwięk, żeby na przykład nas piesi słyszeli, żeby to było bezpieczne, czy rowerzyści. Ale tak, autko jest całkowicie bezszelestne. Nie czuć żadnych wibracji. Komfort jazdy jest znakomity. Autko ma trzy tryby jazdy: normal, ręcz i szefę. Normal to takie normalne autko, czyli dodajemy gaz, hamujemy, tak jak przy automatycznej skrzyni biegów. Ja polecam pozostały drugi jakby program, czyli ten ręcz. Wtedy tylko używamy pedału gazu i tak jak puszczamy gaz, to auto hamuje. Jest jeszcze trzeci tryb jazdy, to jest szerpa. No to wtedy jak na przykład mamy mało baterii, a musimy dojechać do jakiegoś punktu docelowego, żeby auto doładować, wtedy on wyłącza wszystko, czyli jakąś nawigację, radio, nie ma klimatyzacji, nie można jechać więcej niż 85 km na godzinę, żebyśmy tylko dojechali do punktu docelowego. Kierowcy aut benzynowych wiedzą też, że nie można zbytnio depnąć, bo wtedy ma się wir w baku. Tutaj mamy sytuację z baterią, jak wygląda kwestia ładowania, jak to w praktyce po prostu możemy używać takiego auta. Zasięg autka wynosi do 320 km, jeżeli bateria jest pełna. No i auto możemy ładować na trzy sposoby, albo w takim gniazdku dwufazowym w domu. Można też w trójfazowym również w domu, ale wtedy są jeszcze takie wallboxy potrzebne do tego. Albo na bardzo szybkim ładowaniu, ale to na stacjach benzynowych, na przykład na Orlenie.